dla tyczkarzy. A przed nami bieg płotkarzy. 110 metrów przez płotki. Wśród nich Damian Trzykier. Zobaczymy Polaka na drugim torze. Damian bardzo dobrze pobiegł w Chorzowie na Memoriale Kuzocińskiego. 13:42. Jego najlepszy wynik w tym roku. Drugie miejsce. Tam oczywiście wygrał Szubienkow. Tam mieliśmy 2 czy 3 falstarty. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Hassane Fofana, Włoch, którego rekord życiowy to na razie 13 sekund 52 setne, w tym sezonie 13:57. Obok niego Damian Trzykier, który już biegał w finale i Mistrzostw Europy i jest otrzaskany z wielkimi imprezami. Rekord życiowy Damiana Trzykiera to 13 sekund 28 setnych. Trzeci wynik w historii polskiej lekkiej atletyki po Arturze Nodze i Arturze Kochutku, którzy mieli odpowiednie 13:26 i 13:27. Antonio Alcana, Republika Południowej Afryki, 13:32 w tym sezonie, ale rekord życiowy to 13:11. Balazs Bay, Węgier, medalista Mistrzostw Świata. To z tych mistrzostw ma ów rekord życiowy 13:15, bardzo dobry, ale w tym roku jeszcze nie złamał 13,5 sekundy. Andy Pozzi był bohaterem halowego sezonu, halowy mistrz świata z Birmingham, ale jakoś nie wiedzie mu się na wysokich płotkach na tym 110-metrowym dystansie w tym sezonie. 13:29 na razie to jego najlepszy wynik w tym sezonie. Pascal Martineau-Lagardon również stawał na podium halowych mistrzostw świata. Francuz ma świetny rekord życiowy, 12:95, ale czy to odporność psychiczna, czy inne czynniki powodują, że wchodzi do wszystkich finałów, a już w tych finałach jest troszkę gorzej. Trajkowicza państwo powinni pamiętać, reprezentanta Cypru, jak na 60 metrów przez płotki w Birmingham świetnie biegał, bił rekord Cypru. Jego rekord życiowy 13:25 i Brazylijczyk Constantino Gabriel 13 sekund i 38 setnych. Uwaga na niego, bo on ten rekord ustanowił w tym roku, a więc prawdopodobnie jego forma może rosnąć. Ciekawy jestem, jak pobiegnie Damian na tym drugim torze. To nie jest zły tor dla niego. Bay w środku, obok Pozzi. Biorąc pod uwagę tegoroczne wyniki, no to mimo, że Pozzi w gronie tych najlepszych nie wygrywał, to on jest tutaj chyba faworytem. Pozzi, Bay w środku, Damian Trzykier na drugim torze. 110 metrów przez płotki. Jeszcze nikt w tym roku nie złamał 13 sekund. Ba, 13:15 to jest najlepszy wynik Granta Hollowaya. Inna sprawa, że Omar McLeod już w Eugene biegał bardzo blisko 13 sekund, ale ze zbyt mocnym wiatrem. Patrzmy zatem na drugi tor. Damian Trzykier. Damian dobrze wyszedł z bloku, dobrze na tym pierwszym. Martineau-Lagarde, no i bardzo dobrze biegnie Alcana. Damian Trzykier, teraz Lagarde, wchodzi w ten rytm. Pozzi w środku. Lagarde czy Pozzi? Wydaje mi się, że trzeci albo czwarty w tym biegu Damian Trzykier. To był dobry bieg Polaka. Zwycięstwo Pascala Martineau-Lagarde'a. 13 sekund 47 setnych to nie jest jakiś nadzwyczajny wynik. On w tym roku już miał 13:42, czyli taki wynik jak Damiana. Inna sprawa, że nie wiemy, jakie są warunki wietrzne. Czy mocno wieje z przodu? Patrzmy na to raz jeszcze. Damian, dobra reakcja startowa. Dobry dobieg do pierwszego płotka, tam początkowo Antonio Alcana z RPA, ale nabierał świetnie rytmu i Bay, został Pozzi z tyłu. Walczył Bay, Martineau-Lagarde, popatrzmy, i tu na skrajnym torze Brazylijczyk Constantino, mówiłem, on w tym roku ustanowił rekord życiowy 13:38. Zwycięstwo Francuza nie podlega dyskusji. Jest pytanie, czy trzeci, czy czwarty był ostatecznie, no i z jakim wynikiem Damian Trzykier. No, Damiana widzimy tam u góry, czwarty, chyba
jednak drugi Brazylijczyk, trzeci Bai, Damian czwarty, 13 sekund 58 setnych, 13:45 Martino Lagar, o 300 przed Brazylijczykiem Constantino, Balázs Bai, 13:52 i Damian Trzykier, 13 sekund 58